gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w oddziale Brzozów u hodowcy Krzysztofa Flisaka. Witamy wszystkich hodowców. Witam kolegów. Krzysiek, jesteś po, można powiedzieć, rewelacyjnym sezonie gołębi młodych z nieco rozczarowującym zakończeniem. Bo kiedy umawialiśmy się na film, byliśmy przekonani, że będziesz wicemistrzem Polski, bo wynik naprawdę rewelacyjny. Natomiast no, sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej. Wynik został odrzucony. Potwierdzenie było zrobione 193 km od miejsca wypuszczenia. Czyli w domu, kiedy już kabina przyjechała z lotu. Także no, to chyba tak trochę jednak boli po takim sezonie. No trochę lipa, no. Tak jest, no ale generalnie no, nie miałeś na to za bardzo wpływu. No ja na to wpływu nic nie miałem, także. Tak jest, jeśli chodzi o ten wynik, no to było ponad 951 punktów. Dawało to drugie miejsce w Polsce. 951,04 dokładnie. Tak, czyli gołębie się spisały. No, bardzo. Radziły sobie. Teraz akurat nagramy sobie tylko tak szybko przed gołębnikiem, no bo pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Tereny piękne, moglibyśmy popatrzeć jak fajnie, no ale mgła. Także jeśli chodzi o gołębnik twój lotowy, za tobą w wolierach gołębie młode po sezonie lotowym. Jak już widać, gołębie rozdzielone. Tak, zaraz po locie rozdzieliłem, jak czym wyjechałem do Holandii, to rozdzieliłem, żeby miała żona łatwiej tutaj chodzić przy nich, także. Tak jest, tu są samice. Tutaj samice. Generalnie powiedz, jak w ogóle ten sezon lotowy przebiegał dla ciebie? No w moim wydaniu naprawdę dobrze, no. Gołębie spisały się na medal. Od pierwszego lotu, no w miarę, pierwsze bił kolega mój Grzesiek chociaż. Tam 6 gołębi miał chyba pierwszych, nie? Na drugim locie już udało mi się odbić pierwszemu. Trzeci lot też pierwszy odbiłem. Czwarty, no też pierwszy odbiłem. Tak piąty lot. No nie, piąty lot zacząłem bić w oddziele od piątego gołębia bodajże. Piątego albo szóstego gołębia. A także no 4 razy pierwsza seria i raz druga seria na oddział. Tak jest. Oddział odbył 5 lotów. Tak. Powiedz, jakie to były odległości w ogóle? Pierwszy lot konkursowy to była Bochnia, bodajże 135 km. Drugi miał być Kraków, ale skrócili też na Bochnię z jakichś tam warunków, z przyczyn niewiadomych. Trzeci był lot Trzebinia, to pierwszy ten do GMP liczony. To tam był wtedy lot 201 km, lot pod wiatr, tam 30 chyba 7 pierwszych udało mi się na oddział, coś takiego tam wyszło. Czwarty lot to były Strzelce Opolskie i piąty lot 360 Brzeg. Tak. Czyli skończyliście fajną odległością, bo 360 km jednak na młode trochę musiały z siebie dać. Powiemy kilka słów na temat gołębnika, przejdziemy sobie za chwilę do środka. Natomiast na zewnątrz rozumiem, że ta woliera, która jest już na wolierach, to jest woliera specjalnie dla gołębi młodych w przeplatywaniu. Tak, te woliery dokładałem jak młode już tutaj wypuszczałem, żeby się uczyły. Może pokażę, jak loty otwierałem. Żeby się już uczyły wchodzić, to otwierałem. Oj, wychodziły. Później zamykałem z powrotem.
żeby się uczyły wchodzić. Pierwszy raz na pole były wypuszczone, woliera ściągnięta bodajże 20 maja. 20 maja. 20 maja, no. Tak jest. Powiemy tak, ty gołębiami lotujesz stosunkowo niedługo. Od 2019 roku, pierwszy raz. Może opowiemy tak pokrótce, jak to wyglądało właśnie te pierwsze sezony, aż do tego momentu. W 2019 miałem 37 młodych na spisie bodajże. Wtedy skończyłem na trzecim miejscu w sekcji, ósmym w oddziele. W 2020 miałem 67 bodajże, albo 65 na spisie. No to wtedy mi się udało wylatać mistrza oddziału, mistrza sekcji. W 2020 pierwszym, no odpuściłem sobie te loty, no bo nie wszystko dla gołębi, nie? I w 2022 no udało się wylatać, to się udało. Wicemistrza Polski, no niestety wyniki odrzucone. Tak jest, no. Ale to wynik fajny. Dokładnie, czyli typowałeś, rozumiem, dobrze, ale też fajnie typować, jak gołębie naprawdę siadają. No tak jak powiedziałeś, 37 pierwszych na oddział, więc... Bodajże, nie chcę tam skłamać. Tak, no ale to będzie widać na listach, pewnie gdzieś tu listy wkleimy, w tle będzie można to zobaczyć. Teraz może omówimy trochę gołębnik właśnie, bo ty gołębie wychowujesz już w styczniu młode i później je przyciemniasz, lotujesz metodą przyciemniania. I jak to wygląda u ciebie właśnie w hodowli? Rozumiem, że gołębie są wypuszczane pierwszy raz gdzieś w połowie maja. Jak jest z przyciemnianiem? Od kiedy w ogóle przyciemniasz, do kiedy? A to dokładnie nie powiem, od kiedy zacząłem przyciemniać, ale gdzieś koło maja, końcu maja, początkiem czerwca, coś takiego. Czyli pierwsze, tak jakby obloty, one miały, żeby się z tym gołębnikiem, z otoczeniem trochę zaprzyjaźniły, a później dopiero to przyciemnianie się rozpoczęło? Dopiero później przyciemnianie. A przyciemnianie to tak od godziny 18 do godziny 7 rano, 8 rano. Ale jak było bardzo gorąco, no to nie przyciemniałem, no bo... Nie? Nie, no bo tutaj jak zasunę całkiem, a jest gorąco, no to nie ma powietrza, nie? Tak, tak jest, czyli tak... Tak, żebym ich podusił tutaj w tym gołębniku, także. Tak tutaj przyciemniasz, no i oczywiście tu zamykasz, rozumiem. No i tutaj zamykam też. Okno? Całkiem to... No jak to można nazwać oknem? Zamykam tutaj. Przyciemniam. Oj, tyle. Tak jest. Tutaj mamy regał. Część jest regał, część są siodełka. Ja wszystko sam robiłem, gołębnik, także własnej roboty. Może za bardzo nie wygląda, ale... Ale gołębie lecą z niego. No to najważniejsze. To najważniejsze. Tak jest. Przechodzimy sobie do dalszej części gołębnika. O, jeszcze jeden został. Tutaj mamy kolejny przedział dla młodych. Rozumiem, że tak. te dwa przedziały jest dla młodych. Tak jest. Tu jest podobne... To jest tak samo, można powiedzieć. Podobne założenie w środku. Gołębnik tak na ruszcie. Tylko teraz tak, część... Nie, pod spodem jest pełna podłoga. Tak, szuflady takie można powiedzieć. Pod spodem są szuflady. Na wysokości około 20 cm. No, coś takiego. Tak na oko. Tak na oko z 15. Tak. I tutaj też... Tak samo przyciemnianie. Może teraz kilka słów o tym, skąd w ogóle u ciebie pomysł na to, żeby lotować gołębiami? O, gołębiami zawsze od małego mi głowa w górze chodziła, także... Aha. A lotowaniem, no wcześniej nie lotowałem, no bo nie było warunków w domu rodzinnym, jak to było, nie? A tutaj jeszcze, jak tutaj dostałem tę działkę, także miałem w planie budowanie domu. Także jeszcze niczym był dom, to już tutaj stał gołębnik. Jeszcze nie było tutaj nic, a już gołębnik stał. Tak jest, czyli powiedzmy ten sezon 2019 był takim pierwszym sezonem. Rozumiem, że w zasadzie my jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ale większość twoich gołębi to są gołębie przywiezione z Holandii, bo w Holandii pracujesz. Tak. Także no, na miejscu cię nie ma też. W hodowli pomaga ci żona. No można powiedzieć, że ona się wszystkim zajmuje, także ja przyjeżdżam na gotowe. Na młodych loty przyjechałem 2 tygodnie przed lotami, także... Także duży udział przy tym sukcesie żony. Można powiedzieć, że cały. To coraz częściej się słyszy. No u mnie że... sukces, można powiedzieć, że dobra żona, dobre gołębie i zdrowe gołębie. Tak jest. No właśnie, jak generalnie przygotowania do tego sezonu przebiegały? Powiedzmy od tego okresu, kiedy pierwszy raz zaczęły gołębie wychodzić na dwór, rozumiem, że one już wcześniej były zaszczepione. Tak, przyjeżdżałem na szczepienie. To pierwsze szczepienie było mykosalmowirem. Mhm.
a po 4 tygodniach RP Kolumbą. No i tyle ze szczepień było. A tyle? Tyle. Tak jest, czyli te dwa szczepienia. Jeśli chodzi o kolejne jakby tutaj etapy, kiedy w ogóle gołębie pierwszy raz zacząłeś wywozić? A raczej na jaki okres przed pierwszym lotem? Jakieś 2 tygodnie przyjechałem przed lotami. Bo 2 tygodnie. Niedługo. No niedługo. Tak jest. Także teraz przejdziemy sobie do środka. Porozmawiamy trochę na temat tego, jak właśnie ta metoda lotowania wyglądała. No trochę nam poopowiadasz, jak to zrobić, żeby tymi młodymi fajnie odbijać. Myślę, że prostota. Tak? Nic nie kombinować. Nic nie zmieniać. Zdrowe ale gołębie. To każdy mógłby tak powiedzieć, nie? I dobre gołębie. No nie kombinować. No to żonie to najlepiej wychodzi. No bo ja lubię przekombinować, zawsze coś dosypać, a żona rzuci, zjedzo, tyle, wychodzi z gołębnika. No tak, ale jakieś założenie żona też musi mieć od ciebie, jak to zrobić i tak dalej, bo rozumiem, że ona na co dzień się aż tak gołębiami nie interesowała. No nie za wcześniej. Bardzo. No instrukcje ode mnie tam dostaje, ale no, zdrowe gołębie to najważniejsze. Tak jest. Na pewno kilka z tych gołębi sobie zaprezentujemy później, natomiast no teraz przejdziemy właśnie porozmawiać sobie trochę o metodzie, trochę o prowadzeniu tych gołębi. Dobrze. Także zanim jeszcze sobie przejdziemy do rozmowy o metodzie i tak dalej, no warto, żebyśmy jeszcze kilka słów na temat tego wyniku powiedzieli, jak to wyglądało, bo to jest kwestia tego, że po prostu z tego lotu nie macie potwierdzenia wypuszczenia gołębi. No tak, z pierwszego lotu do GMP nie włączyli aplikacji na miejscu wypuszczenia, tylko dopiero jak wrócili gdzieś tam z kabiną, to 190 km od miejsca wypuszczenia włączyli aplikację. Tak. Także lot do GMP wypada ten pierwszy. Dokładnie. Także no, można powiedzieć, że... No nie włączyli, czy nie zadziałała, no tego to ja już sam nie wiem. Tak, no to oczywiście ja powiedziałem, że jak większość Polski, oczywiście nie miałem na myśli, że większość Polski, wszyscy mają odrzucone z tego powodu i tak dalej. Natomiast był to częsty powód taki, gdzie no wiadomo, czasem złośliwość rzeczy martwych i tak dalej, był problem z telefonem, z aplikacją, więc no jakby nie było możliwości. Ewentualnie można było jeszcze jakoś to inaczej rozwiązać. Natomiast lot, potwierdzenia nie było, gołębie poleciały, potwierdzenie było tutaj już z miejsca, więc no teoretycznie wynik odrzucony, na pewno szkoda, no bo to jednak dużo włożonej pracy, o której sobie właśnie teraz porozmawiamy. Tak, powiedzmy tak, ty pracujesz za granicą w Holandii, żona zajmuje się gołębiami. Tak, może jeszcze tylko poprawię, bo to był pierwszy lot do GMP, to było Trzebinia, 201 km, to wtedy miałem 14 pierwszych na oddział. Później wbił Grzegorz Magdalena Szczociarz, 15 gołębia i od 16 do gołębia 38 na oddział były moje. Tak jest, czyli nie 37 pierwszych, tylko 37 w 38. Tak jest. Dokładnie, to tak gwoli ścisłości. Natomiast teraz pytanie, jak właśnie wygląda opieka nad gołębiami w sezonie lotowym, no bo ciebie nie ma. Więc żona zajmuje się wszystkim, oblotami, rozumiem, karmieniem i tak dalej. Jak to wygląda w sezonie lotowym? Ile gołębie raz latają w ciągu dnia koło domu? Jak wygląda karmienie właśnie, czyli rano, wieczór? Jak to wyglądało w hodowli i ewentualnie czy gołębie są karmione w tygodniu non-stop taką samą karmą, czy jest to zmieniane w zależności od długości lotu, ewentualnie części tygodnia, czyli początkiem inaczej, koniec tygodnia inaczej? No nie, no gołębie karmię cały czas tak samo, nie w zależności od jaki tam kilometraż, karma lekkostrawna, karmię raz dziennie, to znaczy rano minerały i troszkę tam konopi dosypuję. Ale jakie to minerały? Schenka de Werta. Aha. Schenka de Werta i do tego troszkę konopi dosypuję. No i czasami słonecznika łuskanego. Tak, ale to co, one mają jakoś te minerały porcjowane, że muszą to zjeść tyle i tyle? Nie, nasypię kubeczek i zjedzą i tyle. Czyli rano nie było jedzenia? No nie było, można powiedzieć. Aha, no to ciekawa metoda. A później popołudniowe czy wieczorne karmienie? A wieczorem to już dosyta, do pewna. Aha. I wtedy jaka karma? Lekkostrawna cały czas. Lekkostrawna. Tak, ale generalnie no, cały tydzień wyglądał tak samo? Cały tydzień tak samo. A załóżmy w dzień wkładania? W dzień wkładania
w zależności od pogody, jaki lot, czy z wiatrem, czy pod wiatr. Jak na krótkich lotach, no to rano tam jeszcze troszeczkę coś nasypałem, nie? I tyle. Czyli tutaj już ostrożnie. Ostrożnie, bo później kłopoty z chodzeniem także. Tak, może chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o tym, na jakich gołębiach w ogóle bazujesz, skąd masz gołębie, które tutaj jako młode u Ciebie najlepiej się sprawdzają. No gołębie akurat mam wszystkie z Holandii, od takiego hodowcy jak Evert van Leeuwen. O, może pokażę jeszcze, jak to wygląda, bo ciężko wypowiedzieć. Tak jest. No dokładnie. Większość rodowodów, które tutaj oglądaliśmy wcześniej, no to właśnie z tej hodowli. No wszystko można powiedzieć od niego. Tak. I jeszcze od Sean Raymond's Van. Też to wmieszane są na te gołębie właśnie. Dokładnie. I teraz pytanie, kiedy te gołębie zacząłeś do swojej hodowli wprowadzać? W 2019 roku. Od razu, od początku? Tak, od początku. W 2019 roku. Tak jest. Czyli rozumiem, że mieszkając tam poznałeś hodowcę. No tam, gdzie niedaleko pracuję, może tak do tego hodowcy z 500 metrów, aha, zawsze głowa w górę. Patrzyłem za tymi gołębiami, tak mi zeszło, no i wreszcie się skusiłem tam iść do niego. No i poszedłem tam do niego, akurat mieli jakiś tam lot. Spytałem się, czy jakieś tam ma gołębie do sprzedania, no to mówi, że na chwilę obecną nie. Ale wziął numer telefonu, no i ja wiem, tak po 3 miesiącach zadzwonił, że coś tam będzie miał do sprzedania. No i wtedy tam u niego zakupiłem. Czyli można powiedzieć, że trafiłeś dobrze. No trafiłem w dziesiątkę. Pewnie za chwilę sobie kilka z tych gołębi zaprezentujemy rozkładowych. Zaprezentujemy też kilka tych gołębi młodych, które wylatały w tym roku mistrza, między innymi właśnie mistrza oddziału. No i wiadomo, super wynik w GMP, o którym mistrza okręgu, mistrza regionu. Macie już po mistrzu, ale... No tak. Teraz pytanie już tak stricte związane tylko i wyłącznie z opieką nad tymi gołębiami. No zaszczepiłeś się 2 razy mykosalmowirem i później tą RP, o której mówiliśmy. Mykosalmowirem raz. Tak, no dokładnie. Raz, później RP drugi raz za 4 tygodnie. Jak dalsza część przygotowań przebiegała? No teraz tak jak planujesz sobie sezon gołębi młodych, no bo w tym czujesz się najlepiej, ewidentnie widać to i po wynikach i tak dalej. Tak jak powiedziałeś, od początku, odkąd zacząłeś lotować, te wyniki na młode bardzo dobre. Jak planujesz sobie sezon młodych, to o czym myślisz? Że co musisz zaplanować, co ewentualnie kupić? Jakie produkty są twoimi takimi podstawowymi produktami? Na co zwracasz uwagę właśnie wtedy, no kiedy może, przygotowujesz się do sezonu? No może produktów u mnie też tak dużo nie ma, bo można powiedzieć, że nie ma wcale. Parowaniem, no paruję gołębie, no w tym roku, w tamtym roku sparowałem gołębie koło 5 grudnia bodajże. 9 stycznia pierwsze młode obrączkowałem. 9 stycznia, tak, dobrze, 9 stycznia. No i co tam więcej, więcej pojechałem do Holandii, resztą się żona zajmowała. To musimy żonę zawołać. No żona bardziej by się wypowiedziała chyba o hodowli jak ja, także. Tak jest. No ale generalnie muszę Ci powiedzieć, nie uwierzę Ci w to, że produkty u Ciebie nie funkcjonują, bo no nie jestem w stanie uwierzyć w to, że można przygotować gołębie do sezonu lotowego, lotując na takim poziomie, jaki w tym roku pokazałeś, bez żadnej suplementacji, bez przygotowania wywózek i tak dalej, przed sezonem lotowym. No znaczy tak, no zaszczepiłem jeszcze 2 tygodnie przed lotami na drogi oddechowe Orni 1 i Belga Magic tabletki do dzioba na żółty guzek i rzęsistek Senka Deverta. No i to by było na tyle. Więc także niedużo. Niedużo. Aha, jeszcze później Blitzform dawałem do wody. Jod i żelazo. W sezonie lotowym. Tak, w sezonie lotowym. Tak jest. A jeśli chodzi o takie rzeczy jak naturalne, no bo wiadomo też, myślę, że ten gołąb jednak no jest narażony na dużo jakby chorób. Powiedzmy młode nawet w tym przypadku, kiedy zaczynają się te wywózki, czy zaczyna się gdzieś pierwsze próby na loty z kabiny, no to jednak tu pojawia się problem chociażby z adeną.
no, które jednak jest takim najpoważniejszym problemem w lotach gołębi młodych. Jak ty sobie z nim radzisz ewentualnie? I czy w ogóle u ciebie adeno występuje? No to może powiem tak, no propolis do wody dawałem, czosnek, cebulę na karmę. Nawet pół szklanki bimbru potrafiłem do tego miód dawać i na karmę dawałem, no. Żeby jak najbardziej to zdrowie utrzymać, nie? Adeno miałem akurat w tym roku. Wywiozłem na trzeci raz to było, bo dwa razy były wywiezione tak na 23 km był pierwszy lot. Później był lot sekcyjny 23 km też. I ja przyjechałem z Holandii, to wywiozłem od razu na 120 km. No i 120 km leciały wtedy 2,5 godziny, no i dostałem adeno. I wtedy adeno było 3 dni, ale podawałem kombimix. Kombimix na adeno podawałem. No i po 3 dniach przeszło to wszystko. Przeszło. Czyli powiedzmy takie delikatne miałeś. Delikatne. Wydaje mi się, że ta szczepionka RP pomogła. Zrobiła swoje. Zrobiła swoje. Ale pierwszy rok go uszczepiłeś? Czy... Pierwszy rok. No. Rozumiem. A teraz załóżmy w sezonie lotowym, no bo teraz tak, jak gołębie wracają z lotu w niedzielę, to też są same minerały, czy też jest normalne karmienie? Nie, no to wtedy znowu dawałem konopię i na konopię białko stolisane. Aha, od razu samą konopię? Samą konopię. O proszę, to ciekawe. I białko stolisane. Tak jest, a do wody wtedy idzie? A do wody propolis dawałem różnie. Propolis po przylocie. No. Czyli rozumiem, że jakiś elektrolit czy coś tu nie funkcjonuje? Nie miałem nawet w tym roku żadnego. Nie. Generalnie te loty układały się tak w miarę fajnie, że nie było tu potrzeby jakoś tych gołębi bardzo wzmacniać. Czy były takie loty, że widziałeś, że te gołębie przyszły z tego lotu? No i czułeś, że trzeba im pomóc? No, jakie wkładałem, takie na masie przychodziły z powrotem, także. No właśnie. Ani tam zmęczenia po linii nie było widać, ani. Czyli generalnie powiedzmy, to wszystko zaczyna się od zdrowia. Najważniejsze zdrowie. No bo jak ten gołąb jest w optymalnym zdrowiu, no to taki lot 200 km dla niego w zasadzie to jest spacer. No był lot pod wiatem pierwszy właśnie 201 km. Tak, także... to ten, o którym rozmawialiśmy, tak. Był odrzucony, jeśli chodzi o GMP. Teraz kolejna kwestia, jeśli chodzi o przygotowanie gołębi. Początek tygodnia, no bo hodowcy zazwyczaj, kiedy myślą o początku tygodnia, to myślą o zabezpieczeniu gołębi. No bo wiadomo, wkładamy je do kabiny, jest tam dużo różnych gołębi, z różnych hodowli, z różnymi bakteriami i tak dalej, więc no te powiedzmy pierwsze dni po powrocie zazwyczaj są takie newralgiczne. Ty powiedziałeś wcześniej, że dawałeś tabletki na rzęsistka i tak dalej. Czy one, tylko że przed sezonem, czy później w trakcie sezonu też podawałeś? Nie, już później nic nie podawałem. Nie. Czyli poniedziałek, wtorek, to na co tu zwracałeś uwagę? Cały czas tak samo było, nic więcej nie kombinowałem. Karma i to samo co, czy początek tygodnia, czy koniec tygodnia. No ale właśnie dla mnie to jest zastanawiające, no bo sam hoduję gołębie i zazwyczaj, kiedy jest ten początek tygodnia, no gołąb mimo wszystko, wiadomo, on wraca w miarę fajnym stanie z jakiegoś lotu i tak dalej, ale myślę, że załóżmy, przychodzą takie dni jak dziś, czyli taka ciapa, no mgła, wilgotność bardzo mocna, gołębniki masz też ogrodowe, więc no tutaj teoretycznie mogłyby się pojawiać jakieś zagrożenia typu grzyb i tak dalej, więc tutaj jedynym jakby zabezpieczeniem był ten propolis, no bo on tam jakoś przeciwgrzybiczo działa, wiadomo, ale... Tylko, więcej nic... Na grzyba? Tak, tylko na grzyba. Aha, i raz w tygodniu, zaraz w którym to bodajże po trzecim locie, czy po drugim podałem włękę na drogi oddechowe, no dwa dni, poniedziałek, wtorek. Poniedziałek, wtorek, wiem. Czyli tu jeśli chodzi o te drogi oddechowe. Czyli na drogi oddechowe zwracasz sporą uwagę, bo gołębie zaszczepiłeś, podałeś włękę. No więc uważam, że najważniejsze. Najważniejsze drogi oddechowe. Tak, a ewentualnie jakieś kropienie, powiedzmy, kroplami takimi odflegmiającymi przed lotami, czy coś, czy raczej unikasz tego? Nic takiego nie robię. Rozumiem. A jakieś jeszcze inne gołębie, poza tymi, które przywozisz z Holandii u ciebie w gołębniku, występują, z których mógłbyś powiedzieć, że fajnie się pokazują? No tylko... Albo dorównują po prostu tym, na których masz oparty gołębnik. Aha, jeszcze mam od braci Łepuch, kupiłem tam Imbreda na Wosa. Tak. To też fajnie koło mi się pokazał. No ma cztery konkursy.
A to był już parowany też na moją samicę, także też się fajnie go pokazał. A reszta na gołębi to mówię, no od tego gościa, także tak. Od tego no, czyli można powiedzieć, że jeśli już coś dokładasz, to z takich naprawdę fajnych hodowli, no bo no ja chciałem jasno mieć... trzeba powiedzieć, że hodowla braci Łepów, no to taka hodowla, na której gołębiach, no sporo gołębników w Polsce jest, można powiedzieć, opartych. Chciałem mieć zawsze czerwonego wosa, czy on wyleciał, czy nie, i tak by u mnie był w gołębniku od braci Łepów. Tak jest, czyli to było takie, można powiedzieć, marzenie. Tak, to było marzenie. Do spełnienia, tak jest. No ale jak się pokazują teraz, no to tym bardziej cieszy. Rozumiem, że jakby plany na następne lata są takie, że całkowicie będziesz poświęcał się lotowaniu gołębi młodych. Jeśli chodzi o gołębie dorosłe, jak to będzie właśnie wyglądać? No bo te ostatnie lata, na przykład w tym roku gołębiami dorosłymi lotowałeś. Tak, żona chciała, żeby zapisał tam 27 sztuk. 27 sztuk na spisie byliście? Tak, to takie średnie gołębie zapisaliśmy, 27. Wszystkie loty 14 weszły, nawet maratony. Roczne też. Zostało po lotach 18 sztuk. Aha, no to całkiem także dobrze. Ale jednak bardziej się skłaniasz do lotowania młodymi. Teraz może właśnie czym się kierujesz, podejmując taką decyzję, że jednak tutaj nakład na te młode większy. Znaczy chciałbym lotować na stare, no ale no nie mam czasu, no kiedy. Żona w domu z dzieciami, ja za granicą. 14 lotów, także przyjadę, jestem na jednym, dwóm locie. Tak jest. No, czyli także taki... nie ma sensu, mówię, no szkoda, bo starych można wygubić naprawdę dobry gołębi, a nie ma sensu lotować, jak nie ma wyniku. Czyli jak już coś robić, to na 100%. Jak coś robić, to na 100%. Także teraz przedstawimy pierwszego gołębia rozpłodowego. Gołąb z 09 roku. To właśnie ten rok, o którym ja wspomniałem. No tak, może pochwalę się dziadziusiem. 09 roku. No to akurat gołąb w budowie naprawdę świetny. Coś więcej o tym gołębiu. No polim uchowałem w tym roku jednego młodego. Tylko jednego, szkoda. Jest ósmym lotnikiem oddziału. I on wywodzi się od? Ten jest akurat od Sean Rymozwan. Ale to jest gołąb, którego dopiero sprowadziłeś do hodowli? Tak, w tamtym roku. Teraz prezentujemy samicę, która już jest w rozpłodzie, aczkolwiek ona była lotowana. Tak, jeszcze w 2021 była lotowana. Mogła zostać pierwszym lotnikiem oddziału, ale nie włożyłem jej na dwa maratony, także... To jest akurat od Ewet van Leeuwen, samica. To jest z 19 roku. Oni bardzo fajnie lecą młode. Też w pierwszej dziesiątce na oddział. Tak, mówiłeś, że ona też całkiem fajnie siadała. Dwa dyplomy miała w swoim życiu. Nie, no więcej miała. Na stare miała dwa. A na stare dwa? Tak. Miała więcej także. Przeznaczyłem do rozpłodu, no bo ciężko dobrego gołębia wychować, a zgubić jest szybko, także. A naprawdę bardzo fajnie po nim młode lecą. Teraz pokażemy samczyka od niej. 169. On był lotowany jako na młode w 2019 roku. Na 5 wkładań 4 konkursy, w tym jeden dyplom. I on był sparowany z tą 794. Później miał rok przerwy, bo na wiosnę wypuściłem i w siatkę przyrypał. Całe skrzydło rozbił. Także rok pauzował. I dałem go znów w 2021. To do 360 tylko dawałem, ale to skrzydło jednak nie było w formie, także wycofałem go do rozpłodu. I dobrze zrobiłem, bo super gołębie po nich lecą. Tak, a on wywodzi się z jakich gołębi? A to też z tego Ewerta. Van Leeuwen. Także para naprawdę super. Ciężko utrzymać. To jest akurat od braci Łepuch. Już wychowany u mnie, przeznaczony do rozpłodu. Bo kupiłem samiczkę po wosie, to zniosła tylko dwa jajka. I później ją odwiezłem i wymienił mi na samczyka, także
ale potem bardzo fajnie gołębie lecą. Sparowany był na gołębie znów Van Leeuwen, na samca Van Leeuwen i potem właśnie wyszedł ten łępuch. Ale to prawdopodobnie też będą gołębie na aukcji. 37-18. Tu mamy akurat samiczkę od Evert Van Leeuwen. Po tej samicce jest pierwszy lotnik oddziału, 10 lotnik oddziału i brat z gniazda. Nie wiem, ten ma 4 chyba konkursy, także samiczka z 16 roku. Numer 723, końcówka, z 15 roku. A tu jest samczyk do tej samiczki, co była przed chwilą reprezentowana. To jest też od Ewajda Van Leeuwen. Samczyk jest z 20 roku, był lotowany w 20 jako młody, na 5 wkładań, 5 konkursów. Tak jest, czyli te gołębie też rozumiem łączysz między sobą. Też między sobą. Podobnie. Tak, tak. Gołąb. No może nie ma ogona w jedno pióro, ale... Ale prawie. Ale gołębie lecę po nim. No tu jest pierwszy lotnik oddziału. Po tej parze, co przed chwilą pokazywałem. 5 na 5. Jest generalnie... Teraz może jest dobry moment, żeby... Zanim jeszcze ją przedstawimy, powiedzieć chwilę na temat tych gołębi młodych, bo gołębie młode będą dostępne na aukcji po lotach. Jeśli chodzi o ten sezon, no to tak, pierwsze 17 lotników oddziału jest w swojej hodowli. Tak, pierwsze 17 lotników oddziału jest w mojej hodowli. Na komplecie konkursów. Na komplecie konkursów. Z 4 konkursami jest bodajże 37 gołębi. 3 konkursami bodajże 18. Jest tylko chyba 3 gołębie, co nie mają konkursu. Tak jest. I może właśnie powiemy teraz, jak w ogóle ten sezon się potoczył pod względem strat i tak dalej. Ile gołębi spisałeś? Ile gołębi odleciało sezon? Bodajże na spisie było 95 gołębi, ale na pierwszy lot wkładałem gołębi 93. No i nie zgubiłem ani jednego, bez te wszystkie loty, ani jeden kom się nie zgubił, także... No, to już o tym świadczy. Sezon super, myślę. Sezon udany. Teraz zaczniemy od numeru tej samicy. To jest pierwszy lotnik oddziału. Pierwszy lotnik oddziału, 58-89. Tak jest, zaprezentujemy ją. Na temat jej pochodzenia nie będziemy mówić, no bo przed chwilą prezentowaliśmy jej rodziców. Tak jest. No jeszcze przypomnę, mogło być lepiej, tylko że na każdym locie mi nie odbijało po 7-6 gołębi, także no na ostatnim locie nie odbiło mi tylko 3 gołębi. No tak to. Czyli zegar nie nadążał. Zegar nie nadążał. Może pokażemy jej siostrę z gniazda. Tak, zaprezentujemy jeszcze jej skrzydło. Tu jest siostra pierwszego lotnika oddziału. O numerze? O numerze 5890. Siostra z gniazda? Siostra z gniazda. Też 2 pióra do końca. Ona też zrobiła komplet, czy? Też na komplecie jest. Jeszcze mamy brata, tylko brat ma już 4 konkursy. Czyli generalnie rodzina fajna. No fajnie się udało sparować. Tu jest 3 lotnik oddziału. O numerze? 5920. Tak jest. Koeficjent 19-60. Tak, on też ma komplet konkursów. Jeszcze odnośnie tamtych samic, które prezentowaliśmy, one w kategorii F do wystawy mają koeficjent 7 i 8.
7,37, a druga siostra ma 8, coś tam też zgorszy. Dokładnie. To te dwie siostry z gniazda. Tak jest. Generalnie bardzo dużo gołębi jest takich do koeficjentu 20. Między innymi właśnie ten gołąb. Są też gołębie, które mają 10 koeficjent, 14, 15 i tak dalej. No tego chciałem sobie zostawić, bo ojciec wraca z powrotem do Holandii. Ale jednak pójdzie. Tak, ojciec wraca. Także tematem aukcji i prezentacji młodych, które będą dostępne, między innymi materiał sobie dziś zakończymy. Z mojej strony gratulacje udanego sezonu, no bo sam wiesz, że na ten sukces trzeba jednak ciężko pracować. Oj, bardzo ciężko. Żeby on przyszedł. No właśnie, także pewnie dużo przemyśleń teraz, jeśli chodzi o ten okres zimowy i tak dalej. No i trzeba się szykować na sezon 2023. Także gratulacje tego sezonu, powodzenia w kolejnym. Zapraszamy wszystkich hodowców na aukcję gołębi z hodowli Krzyśka, która już teraz, kiedy oglądacie ten film, na pewno się ukazała. Na pierwszej aukcji 17 tych gołębi z kompletem konkursu. Zapraszamy serdecznie. I wszystkim hodowcom życzymy dobry lot. Pozdrawiamy. Dobry lot.